gorąco i serdecznie w hali przy startowej 13 przed pierwszym meczem tegorocznych rozgrywek o Puchar Polski w futsalu. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj ludzie zagościli na hali. Hala była wypełniona, więc to jest taki nasz szósty zawodnik. Bardzo, bardzo fajnie się gra przy takiej publiczności i to na pewno niesie nas w górę. To było widać po występie między innymi Mikołaja Zastawnika. To była najlepsza połowa w Twoim wykonaniu, odkąd jesteś w rekordzie? Myślę, że odkąd jestem w rekordzie, to myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Świetne dwa akcenty w ofensywie, dwie świetne bramki po znakomitych asystach kolegów. Tak, na te bramki zapracowała sobie cała drużyna. Ja tylko wykończyłem, także bardzo się z tego cieszę, że tą wisienkę na torcie mogłem postawić ja. Ale tak jak mówię, cała drużyna to zapracowała, z czego się bardzo cieszę. A jeszcze bardziej cieszy ten końcowy rezultat. 4-2 myślę, że jest zadowalającym dla nas wynikiem. Dwie bramki różnicy na Waszą korzyść. To dużo czy mało? Okaże się po drugim meczu. Mam nadzieję, że będzie to wystarczająco. Zacznijmy może nie tyle od końca, co od końcowych sekwencji tego spotkania. Rzut karny, do którego podchodzi, ustawiając piłkę na 10 metrze, Bartłomiej Piórkowski. Takie małe déjà vu sprzed tygodnia w Lubawie, kiedy to z 6 metrów uderzał Luan. No, trochę inne to jest, inny rzut karny. Dzisiaj byłem przygotowany na to, że jak Bartek będzie strzelał, to będzie strzelał na siłę. Dlatego stałem do końca, udało się obronić. No z tego jestem zadowolony, ze wcześniejszych niektórych decyzji nie, ale z tej akurat jestem zadowolony. Ten mecz miał ogromny ładunek emocjonalny, w ślad za tym oczywiście spora nerwowość. Ja miałem takie wrażenie, że zaskakująco tej nerwowości w grze, waszej grze, było trochę więcej po przerwie niż w pierwszej połowie spotkania. No tak, nie wiem, czym to było spowodowane. Może też chłopcy z Lubawy trochę agresywniej ruszyli, może dlatego tej nerwowości było trochę więcej na początku drugiej połowy i dlatego tak to wyglądało. Dwie bramki zaliczki rekordzistów w kontekście rewanżu wtorkowego. Jak oceniłbyś z Twojej perspektywy doświadczenia, wieloletniego doświadczenia bramkarskiego, wojskowego? To dużo czy mało? Ciężko powiedzieć, na pewno nie możemy tam jechać i bronić tego wyniku. Musimy tam jechać i atakować, tak jak tutaj. Na takim poziomie, jak jesteśmy my, czy drużyna z Lubawy, to na pewno nie można powiedzieć, że jesteśmy już wygrani. To każdy wynik tu jest możliwy, także dwie bramki to nie jest duża zaliczka, aczkolwiek jakaś jest. Podsumowując niedzielne spotkanie, takiego starcia, takiej konfrontacji spodziewałeś się po meczu rekordu z Konstraktem? Spodziewałem się takiego, aczkolwiek myślałem, że te 3-4 bramki tej różnicy będą.